w was jest jakaś doza złości albo poczucia niesprawiedliwości w związku z tym, że to Dagmara poszła dalej. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu. Taniec z Gwiazdami, odcinek 7, a ze mną Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czy dobry wieczór jest w tym przypadku nadużyciem? Odpadliście. Czy wam jest przykro? Jest nam trochę smutno, ale na razie czujemy taki właśnie jakiś zaskakujący właśnie spokój, więc nie wiem, czy to jest spokój przed burzą, czy to jest po prostu po tych 2,5 miesiąca ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy, czy to nie jest taki spokój, że po prostu organizm przestał się mobilizować, bo już nie musi, więc tak myślę, że to na razie może się objawiać, a zobaczymy, jak to będzie jutro, bo pewnie jak przychodził zazwyczaj czas na spakowanie rzeczy na trening, a tego nie będzie, to no to wtedy ten smutek się pojawi. Krzysztof, jak w swoim przypadku? No ja się tak przyzwyczaiłem już do treningów i do tej codziennej rutyny, że będzie mi tego pewnie brakowało. Nie wiem, czy od razu, bo jutro od razu idę do pracy, więc niekoniecznie jutro to odkryję, ale może we wtorek, w środę już zobaczę taki rodzaj pustki, który się pojawi po tym, że no ten ruch, i to był tak intensywny ruch, którego nie znałem ani z wcześniejszej pracy w teatrze, w musicalach, no bo to było skondensowane w ciągu 6-7 godzin treningu, po prostu tak intensywne, że też moje ciało zaczęło się do tego przyzwyczajać i kolejne bariery, tam kiedy już było, że już nie mogę, to na drugi dzień okazywało, że mogę i wykonuję, więc dużo takich zaskoczeń z pokonywaniem własnych barier i fizycznych, i w głowie. Powiedziałeś dzisiaj w programie, że Sara wyciągnęła z ciebie takiego tancerza, że łohoho, jakie jeszcze profity dla siebie czerpiesz z tego programu, tak patrząc już wstecz, a ty jakie profity czerpiesz z tego, że twoim partnerem był Krzysztof? Po kolei. Profity. Moje profity są takie. Tyle, ile się nauczyłem kroczków, figur, podnoszeń, rzutów i jeszcze bym to nazwać, to jest taki skarbczyk, który mi zostanie do końca życia. Pewnie będę go wykorzystywał wszędzie, bo jak ktoś powie pas de bourre albo kickball change, to ja mówię tak, po prostu. Od ręki. Naprawdę kickball change mówię teraz. Także... Poza tym, warsztatowo to jest kosmos, nie? Ale też takiej mobilizacji, takiej walki z tym, bo tu mamy bardzo ciężko, do dzisiaj były 2 układy różne, mieliśmy na to tydzień, więc złapać, nie tak byśmy mieli foxtrota eleganckiego i takie dzikie paso, to te dwie rzeczy w ciągu 4-5 dni, tak. Mam takie, ja myślę, że z perspektywy nie wiem, miesiąca, pół będę miał taki szacun do nas. Dumę, tak. Dumę. Jeszcze nie ma. Kolej na Sarę teraz. Ja dzięki temu, że tańczyłam z Krzysiem, to na pewno mogłam rozwinąć swoją kreatywność, bo za każdym razem szukaliśmy jakiegoś pomysłu, jakiejś treści, którą byśmy chcieli opowiedzieć. Bardzo się cieszę, że Krzysiek się do tego jakby nie miał żadnych... Nadał, ale też był bardzo chętny i otwarty, miał otwartą głowę i to jest wspaniałe, że ja tak samo czerpałam, trochę się techniki poduczyłam, ale czerpałam z tego, co jakby od ciebie, dużo też z tego, jakie ty masz doświadczenie jako aktor, więc w niektórych tańcach mogliśmy trochę przygrać, trochę etiud zatańczyć, to było dla mnie niezwykle rozwijające jako tancerki, że mogłam dać coś więcej niż tylko taniec, nie? Czy w was jest jakaś doza złości albo poczucia niesprawiedliwości w związku z tym, że to Dagmara poszła dalej, bo jej nieodpadnięcie jest bardzo kontrowersyjne i szeroko komentowane? Nie, znaczy ja mogę powiedzieć za siebie. Ja osobiście uważam, jakby trzeba mieć szacunek do tego, że ludzie tak wybrali. No bo jednak oczywiście sędziowie ocenili inaczej, ale ludzie wybrali także inaczej, więc no, trzeba to uszanować i ja nie mam żadnej negatywnej emocji w związku z tym. Ja uważam tak samo, zresztą jak miało być inaczej, to by było inaczej, więc to, co nas najbardziej interesowało, to zajęcie się swoim układem, pracą nad tym i na tym się koncentrowaliśmy. I chyba do końca zostaniemy przy sobie, tak, nie? Zdecydowanie. To jeszcze zostanę na chwilę w temacie Dagmary, ponieważ ona wchodzi w dyskusję z jury, w polemikę. Czy wam przyszłoby coś do głowy takiego, żeby no, wdawać się w taką rozmowę? Myślę, że każda inna osobowość, no, jakby ja się nie znam na tym tańcu tak dokładnie, więc to, co mówi jury, zresztą takie świetne uwagi, świetne jakby rzeczy, które mówi Tomek Wygoda pod takim względem, tak jak pani Iwona Pawlowicz, pod względem technicznym, on tak bardziej gdzieś z takiej przestrzeni teatralnej, intencji tego, jakie to jest w ogóle gdzieś, na jakim paliwie to leci, nie tylko kroczki i tak dalej, więc tak samo Rafał i pani Ewa, która tak w całości to, więc... My się zawsze raczej zgadzaliśmy, a Dagmara na pewno to jest osobowość sceniczna, bez wątpienia, więc... I telewizyjna. Dokładnie, jak ona wychodzi, to... ona mnie rozbraja mnie gdzieś, no i jakby taka ta prawda i rodzaj takiego jakiegoś pogodzenia ze wszystkim. To jest cudowne. To ma ogromną siłę, bo ona też prywatnie jest przecudowna. Lepiej się poznaliśmy w trakcie programu, więc a to jak tańczy, no widocznie wystarcza. Więc... Bardzo ciekawe jest to, czy były w was jakieś przeczucia, że dzisiaj jest czas na was, żeby pożegnać się z programem? No jak tak gdzieś zatańczyliśmy przy tym pierwszym tańcu, widziałem, że te oceny nie są złe, bo one nie były złe 30 parę coś, to myśmy nie mieli w pierwszym odcinku, byliśmy daleko od tego. Tak. Ale są gdzieś takie trochę coś w tym odcinku mi się tak wydawało, że to idzie w takim kierunku. Właśnie myśmy sobie potem obejrzeli też te tańce i w naszej głowie to jakoś tak wyglądało inaczej niż na ekranie. Ja jakoś miałam taki jakiś trochę dziwny spokój, właśnie taki niepokojący właśnie, bo z reguły w odcinkach tak nie miałam. No, chyba było jakieś przeczucie. To powiedzcie jeszcze, już zbliżamy ku końcowi, ale czy typujecie kogoś w roli faworyta programu, zwycięzcy programu? No tutaj wszyscy już bardzo dobrze tańczą i mają ogromny blok swoich fanów. Wiesz, to jest tak, że to tak naprawdę jak spojrzysz na te osoby, które zostały, to każda ma po prostu gigantyczną rzeszę swojej widowni. Więc... Ja tylko mogę powiedzieć, że ja z teatralnego punktu widzenia oczywiście gdzieś tam kibicuję chyba najbardziej Anicie, no bo się znamy z teatru, pracujemy razem. Ja też uwielbiam Anitę, ale uwielbiam Maćka. Mi jest ciężko się obiektywnie kierować tutaj, kto najlepiej tańczy, bo bardzo lubię wielu tutaj uczestników i wiele gwiazd, więc czekamy na spotkanie z nimi właśnie, więc spotkamy za 2 tygodnie. Więc to jest żeby trochę odpocząć do tej pory, wiesz, bo ten ostatni tydzień rzeczywiście był mordercze treningi. No. To jeszcze zanim zapytam o wasze plany na po programie, to powiedzcie, czy waszym zdaniem to jest możliwe, żeby Dagmara Kaźmierska była jedną z 3 gwiazd, które zawalczą w finale? Formuła jest taka, że jest absolutnie to możliwe. Oczywiście, że tak, no. Wszystko w rękach widzów. Dokładnie. It's your choice. My nie głosujemy. Dlaczego nie? My już możemy. Teraz już możecie. Ale ja nie będę. Ja nie będę, oddaję to ludziom. Będziemy oglądać to na pewno, a w 10 się widzimy. To w takim razie to pytanie na koniec, które zapowiadałem. Jakie są wasze plany? Co wy zrobicie z tym czasem, który wam teraz zostanie zamiast treningów? Ja wracam do męża. Muszę mu wynagrodzić 2,5 miesiąca pracy na sali, więc no jakoś będę pomału... Na początku odpoczynek to jest mój temat number 1. Dokładnie. A ja wskakuję w spektakl, gdzie będę grał Mozarta. Więc też trochę się nie mogę doczekać. To ambitnie. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. No i życzę wam wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia w 10. odcinku. Dziękujemy bardzo. Dzięki.